Cześć, tutaj Brzezik, a to jest poradnik do przejść między stylami na kanale Just Freestyle. Poziom zaawansowania dzisiejszych trików to 2,5 gwiazdki. Pokażę wam, jak zrobić 3 przejścia. Na początek często wykonywane i bardzo użyteczne przejście z Nextola do Solstala, czyli jest to wyrzut piłki z karku na podeszwę buta. By je zrobić, wyrzuć piłkę do góry i energicznie połóż się na ziemi, by złapać piłkę na Solstala. Jeśli nie umiesz jeszcze tego triku, sprawdź koniecznie poradnik całkowicie poświęcony trzymaniu piłki na stopie. Ważną rzeczą przed wyrzutem piłki jest niskie zejście z piłką na karku. Musisz zrobić przysiad i potem wyrzucić piłkę. Jeśli zrobisz to w taki sposób, jak właśnie ci pokazuję, czyli bez zejścia w dół, tylko od razu się rzucisz na ziemię, to nie dość, że sobie coś zrobisz, to w ten sposób nie zdążysz się położyć, by złapać piłkę. Zejdź więc jak najniżej, wyrzuć piłkę do góry i płynnie oraz dynamicznie połóż się na ziemi. Piłka może ci się odbijać od podeszwy z racji tego, że łapiesz ją z nieco większej wysokości, więc musisz poćwiczyć łapanie Solstala z tych wyższych wysokości, tak byś miał pewniej opanowane to przejście. Możesz to właśnie robić w taki sposób, że leżąc na ziemi możesz wyrzucić piłkę i starać się łapać w tej wyższej wysokości. Ona może czasem ci się odbijać od tej stopy, czasem zgasisz ją idealnie, no to już jest kwestia twojego treningu. Pamiętaj, by wyrzucać piłkę pionowo nad sobą. Nie wyrzucaj jej zbyt do przodu, zbyt za siebie, ani też nie wyrzucaj jej za nisko. No nie zdążysz wtedy złapać piłki, będziesz wtedy źle ułożony w stosunku do tego, jak leci piłka. Znajdź tu złoty środek. Drugim przejściem będzie proste i efektowne wybicie piłki do pozycji siedzącej. To efektowne zagranie składa się zaledwie z dwóch rzeczy i jest to bardzo proste do nauczenia. Po pierwsze, opanuj złapanie piłki między kolana. Kiedy będziesz miał piłkę na wysokości kolan, zrób taki ćwierć przysiad, po prostu wystaw nogi do przodu i zgarnij piłkę, chwytając ją między nogi. Poćwicz to, wyrzucając piłkę z rąk, a potem złap ją z kapek. Jest to dosyć proste, myślę, że szybko to opanujesz. Potem zrób takie zgarnięcie piłki pod silniejszą nogę. Tą nogą będziesz wybijał piłkę i zrób to w taki sposób, jak ci pokazuję. Czyli podnieś jedną nogę, obróć ją w kierunku piłki i zgarnij ją tak, by trzymać piłkę między udem i łydką. Drugim etapem, nieco trudniejszym, będzie zbieranie się do wybicia i samo wybicie piłki. I tutaj musisz dokładnie słuchać, co ja do ciebie mówię. Jeśli trzymasz piłkę prawą nogą, to połóż prawą rękę na ziemi i obracając się przez lewe ramię, wyprostuj nogę, wybijając piłkę. Czyli pamiętaj, byś trzymał tylko jedną rękę na ziemi, nie obie, i to jest bardzo ważne. Inaczej wybicie nie zakończy się powodzeniem. Inną ważną rzeczą jest to, byś przekręcił się w tułowiu i cały czas patrzył w kierunku piłki. Kiedy będziesz miał odpowiednią pozycję, czyli trzymając ciężar ciała na prawej ręce i lewej nodze, jeśli jesteś prawonożny, wybij piłkę w sposób następujący. Wyprostuj nogę i jednocześnie nadaj pęd wybicia piłki, mocno wyskakując z lewej nogi i jednocześnie obracaj się tułowiem. No i mamy fajne przejście. Popróbuj to, potrenuj. Jest to dosyć proste, jeśli ogarniesz, że musisz trzymać jedną rękę na ziemi i patrzeć się w kierunku piłki. Możecie również piłkę złapać w taki sposób, jest to takie alternatywne rozwiązanie, i potem zrobić przejście. Jest to, myślę, szybsze i efektowniejsze rozwiązanie. Więc to już jest takie na 3 gwiazdki. Ostatnim zagraniem będzie bardzo fajne wybicie z SD. Możesz wybić piłkę do kapek albo przejść w ten sposób również do apera. Złap piłkę między kolanami, a potem oprzyj się mocniejszą ręką, tak by się podnieść, i przenieś ciężar ciała na swoją prawą stronę, tak byś opierał się na prawej ręce i lewej nodze. Wypuść piłkę w taki sposób, czyli puść piłkę tak, by jak na zjeżdżalni zjechała po twojej nodze aż do stopy, i od stopy dynamicznym i opanowanym ruchem kieruj piłkę do góry. Im wyżej wyrzucisz piłkę, tym więcej czasu będziesz miał na wykonanie tego crossa. To ostatnie wybicie zrób wewnętrzną częścią stopy, opierając się na swojej prawej ręce, wyskocz do piłki i uderz piłkę stopą. Poćwicz to w taki sposób, jak ci teraz pokazuję, i kiedy już ogarniesz te dwa ruchy, czyli wyrzut piłki i potem wybicie piłki, to powstanie takie bardzo fajne przejście. Możesz wstać z piłką, możesz złapać ją na apera, albo jeśli chcesz, możesz dalej grać swoje kombinacje w SD, możesz dalej siedzieć i robić kolejne triki z piłką. I to były 3 przejścia, dosyć proste, tak jak mówiłem, na 2,5 gwiazdki. Myślę, że dosyć szybko je opanujesz, jeśli masz do tego opanowane podstawy, czyli takie coś jak Solstal, jak kapki w SD. Jeśli chcesz się ich nauczyć, to przejrzyj moje poprzednie poradniki, tam szczegółowo ci wszystko wytłumaczę. Ze mną nauczysz się
wszystkich trików z piłką, jakich chcesz, a jakiego triku chcesz się nauczyć w następnym poradniku, napisz koniecznie w komentarzu. No i oczywiście zostaw subskrypcję, żebyś wiedział, kiedy dodaję te poradniki, no bo nie może tak być, jeśli chcesz się nauczyć trików, to musisz zostawić subskrypcję na kanale Just Freestyle. No i na koniec mam małe ogłoszenie parafialne, mianowicie 27 czerwca w Biskupicach w ośrodku Sokole Rancho po raz kolejny startujemy z obozem Just Freestyle. Jeśli chcesz wiedzieć na bieżąco, jak wyglądają zapisy, jakie są koszta i jak wyglądają szczegóły takiego obozu, to odwiedź koniecznie moją grupę facebookową Just Freestyle. Tam pojawią się szczegółowe informacje odnośnie obozu. Póki co znamy termin, znamy miejsce, a więcej szczegółowych informacji pojawi się już wkrótce. Więc jeśli jesteś chętny, chcesz się nauczyć trików z piłką, nieważne jaki masz poziom zaawansowania, z pewnością jak przyjedziesz na taki obóz, to wdrążę cię w to środowisko freestylu i nauczę cię paru fajnych sztuczek. Więc to by było na tyle. Zapraszam serdecznie na obóz. Oby ten dzisiejszy poradnik był dla ciebie owocny. Dzisiaj uczył was Brzezik. Pamiętajcie, po prostu trenujcie.